Państwa serdecznie w drugim sześcianym wydaniu Artefaktów. Wydanie będzie w całości poświęcone osobie Williama Blake'a, angielskiego malarza, mistyka, poety, który do tej pory właściwie jest odbierany i właśnie dzisiaj jego twórczość jest równie, a może bardziej odczytywana niż kiedyś. Pretekstem do powstania tego filmu była konferencja naukowo-artystyczna, która odbyła się pod koniec maja w Świdnicy. W konferencji wzięli udział Henryk Waniek, Olga Tokarczuk, Wiesław Juszczak, Michał Wostowicz i Tadeusz Sławek. Konferencję zorganizowało Stowarzyszenie na Rzecz Człowieka ITON. Film ten był pokazywany już wcześniej, ale był pokazywany o tak dziwnej, późnej porze, że postanowiliśmy pokazać go Państwu jeszcze raz. Ponieważ William Blake jest na tyle istotną postacią, no nie wiem, może przywołać jakieś takie osoby jak Allen Ginsberg na przykład, który się na Williama Blake'a powoływał, czy wielu współczesnych twórców, no ale zachęcam do obejrzenia po prostu. Podczas ostatnich trzech dni maja pod hasłem Realność Świata Wizji odbyła się w Świdnicy konferencja artystyczno-naukowa poświęcona myśli i twórczości angielskiego malarza, poety i mistyka Williama Blake'a. W sympozjum wzięło udział wielu znawców tematu z kraju i zagranicy. Podczas trwania konferencji odbyło się kilka imprez towarzyszących. Wernisaż obrazów Urszuli Broll-Urbanowicz, Kamy Karst, Michała Fostowicza, Jarosława Markiewicza i Henryka Wańka. Koncert pieśni mistycznych w wykonaniu Mieczysława Litwińskiego. Promocja zbioru poezji Williama Blake'a Wieczna Ewangelia. Konferencja w Świdnicy stała się okazją, by odpowiedzieć na pytanie, po co dziś mówić o Blake'u i na ile jego twórczość jest wciąż aktualna. Sens rozmawiania o Blake'u jest taki, jaki jest sens rozmawiania o każdej wielkiej sztuce, który jest właściwie czymś zawsze potrzebnym, zawsze aktualnym, a w tej chwili może jest potrzebnym bardziej dlatego, że, no, że wiemy, co dzieje się ze sztuką. To znaczy, sztuka staje się towarem, panuje coś w rodzaju targowiska sztuki, który nazywamy delikatnie rynkiem sztuki. I poza tym jeszcze są kłopoty z kryteriami, to znaczy nie bardzo wiemy, co z tego, co zjawia się w sztuce obecnie, jest rzeczywiście sztuką, o co ją tylko udaje. No co do Blake'a, tutaj tych wątpliwości nie mamy raczej, chociażby dlatego, że jest to dzieło, które się sprawdziło w czasie. Rzecz polega na tym, że według Blake'a każdy człowiek właściwie może być artystą, byleby był otwarty na tą rzeczywistość, którą on uważa za rzeczywistość, można powiedzieć, rzeczywistą. To znaczy rzeczywistość, która nie jest ograniczona tym, co on nazywał zawężeniem czy zamknięciem naszej zmysłowości, naszych zmysłów. Nie nauka, tylko wyjście poza zmysłowość, poza ograniczenie materialnego świata było dla niego istotne. I teraz, co jest właściwie miarą wielkości sztuki? No, dla Blake'a jest oczywiście natchnienie i docieranie do czystej wizji, która
nie potrzebuje żadnych norm. William Blake był niewątpliwie jednym z wielkich proroków, do których się kontrkultura lat 60. przypomniała, i to widać na każdym kroku. To widać nie tylko, może nawet w zbyt pobieżnie interpretowanych hasłach wyzwoleńczych, jakie Blake głosił, bo sądzę, że Blake jest znacznie bardziej skomplikowany i nie należy go brać na takiej powierzchniowej warstwie. Natomiast no przede wszystkim, jeżeli spojrzymy na kontrkulturę lat 60., na całą kulturę rock'n'rolla, czy może rocka, powiedzmy poważniej, no to zobaczymy tam masę cytacji z Blake'a. Ja już nie wspomnę o tym klasycznym przykładzie, że no, jedna z najsłynniejszych takich legendarnych, czy jak to dzisiaj się powiada, kultowych grup, jaką była The Doors, to jest nic innego jak cytacja z Blake'a, prawda? I sam Morrison był Blake'em głęboko zafascynowany, ale wystarczy spojrzeć na inne teksty. Myślę, że jest sporo Blake'a za Beatlesami, zwłaszcza za albumem Abbey Road. Także Blake jest takim źródłem, do którego można podłączyć wiele kabli, by tak powiedzieć, i wiele energii, różnych energii może z Blake'a spłynąć. I, no a wreszcie proszę pamiętać, że sam Blake nawet jako poeta ma kilka oblicz. Myślę także, że jego życie predestynowało go do tego, żeby służył jako pewnego rodzaju wzorzec, nie wchodził nigdy w żadne konformistyczne układy, a nie w żadne komeraże. Spędził właściwie życie na uboczu, mając takie garstkę zaledwie ludzi, którzy go znali i cenili. Także był takim duchem, co się zowie, niezależnym. No i z tych chociażby przyczyn warto o nim pamiętać. No oczywiście jeszcze cały tutaj nurt mistyki europejskiej także przynajmniej tak obrzeżem chociażby dotyka Blake'a. No głośne są jego najpierw fascynacje, potem spory ze Swedenborgiem. Wiemy, że czytał Jakuba Böhme. Także cała ta tradycja mistyki europejskiej także jakoś w Blake'u mniej lub bardziej polemicznie, ale niemniej w lustrze Blake'a się przegląda.